Makiełki lub makówki, różnie zwane w zależności od regionu, są jednym z dań wigilijnych. Mogą być przygotowane z czerstwą bułką lub łazankami. Niezależnie z czym je zrobimy, są pyszne. Słodkie, z dużą ilością bakali, prawdziwie świąteczne. Ja proponuję makiełki z łazankami. Mak zalewam wodą i zostawiam na noc. Następnego dnia odlewam wodę, w której się moczył, zalewam zimną wodą i gotuję około 25 minut. Po tym czasie odlewam wodę i wlewam wrzątek. W takiej ilości, aby przykrył mak. Gotuję jeszcze 35 minut i odcedzam. Ugotowany mak mielę 3 razy w maszynce o drobnym sitku. Bakalie kroję na mniejsze kawałki. Dodaję orzechy, migdały i sparzone rodzynki. W garnku rozpuszczam masło i ciepłe, ale nie gorące, wlewam do maku. Dodaję skórkę otartą z cytryny oraz mieszankę bakali. Całość dokładnie mieszam. Na końcu dolewam miód. Mieszam masę i stopniowo dodaję ugotowane łazanki. Pyszny wigilijny deser gotowy. Po więcej przepisów zapraszam Was na stronę talerzpokus.tv.